witam serdecznie, Grosik z tej strony. Godzina 3:02. Trochę długo się zbierałem, ale jadę. Dzisiaj na wykopki wyruszam do Łuszkowa. To taka miejscowość nad Bugiem w gminie Chorodło. I tam dzisiaj będę sobie chodził, ale to pole akurat, w sumie dwie działeczki są w centrum miejscowości, więc dlatego na całą noc nie jechałem tam, żeby ludzi nie budzić, bo światła będą po oknach latać mieszkańcom, więc postaram się tak od świtu dzisiaj trochę pokopać i zobaczymy, co tam dzisiaj wyjdzie. Dobra, do zobaczenia na miejscu. No hej, jest przed godziną 5:00, jestem już w Łuszkowie. Jak będzie jakiś fajny sygnał, to włączę kamerę. Pierwszy sygnał. Jakieś żelazo. Nie wiem, czy to jakaś śruba. Od jakiegoś sprzętu rolniczego. A tymczasem wyszła taka blaszka. Póki co szału nie ma. No byłby fajny pierścień, ale jest pęknięty. Szkoda. No coś starego. Jak widać. Jest chyba guziczek. W końcu jakaś fajna znajdka dzisiaj. Zaraz zobaczymy. O, z uszkiem nawet. Proszę bardzo. Ciekawe, co to za guzior. Coś widać na nim, ale słabo. Coś widać. Widzicie? Gorący chyba. Gorący granat. I piąteczka, patrzcie. Ja cię kręcę, ale guzior. Ale guzik. W Łuszkowie. Chyba taka sama blaszka, tylko że w odległości, nie wiem, 30 metrów od pierwszej. I jest pierwsza moneta dzisiaj. Chyba 10 zł. A 10 zł z PRL-u, 76. Bolesław Prus. Tak, Bolesław Prus. O, jakaś śruba musiężna. O, element od zegarka jakiegoś. A tamte dwie takie kratki większe, to może też części od zegarka. I jest trzecia część. Kurczę, niedługo będę miał cały zegarek. Jak myślicie, kolejny element od tego zegara? Jakaś rozwalona siekiera. Jest druga moneta dzisiaj. Ciekawe, co to wyszło. O. PRL. I pierwszy czubeczek. Jest buratyneczka. Proszę bardzo. Jest łuseczka. Jest kolejna monetka. Coś malutkiego. Znowu. Możliwe, że znowu boratynka. A w tamtym roku tutaj po tym polu z Deusem chodziłem i myślałem, że wyciągnąłem wszystko, ale jednak jak widać nie. I tymczasem coś takiego wyszło. Możliwe, że okucie do drzwi. I jest kolejna monetka, ale tak zaklejona, albo tak wytarta, że nic nie mogę rozszyfrować, co to za moneta.
W domu może jak się umyje, to będzie widać, co to jest. Albo i nie. Monetka. Jedna, druga kopiejki. 1800. A 98? Tak. Okej, jestem już w domu. Jak widzicie, trochę tych fantów jest. Choć myślałem, że będzie mniej z tej działeczki, bo w tamtym roku z Deusem XP chodziłem, ale jak widać, jeszcze troszeczkę nadciągnąłem. Mówię o drobnicy, bo dużo rzeczy znalezione były na działce, na części działki, po której nie chodziłem, więc wiadomo, że grubsze rzeczy też wychodziły, ale chodzi mi o drobne rzeczy, czyli monetki i takie właśnie te guziczki i to znalazłem właśnie w tej części, gdzie chodziłem z Deusem i to mnie zdziwiło. Myślałem, że Deusikiem jednak wszystko wyciągnąłem, ale jak widać Equinox ładnie czyści fanty z pola i trochę jeszcze wyszło. Dobra. Co dokładnie? O, jakieś tam pierdoły. Różne. Łuseczki, dwa szrapnelki, jakieś pociski, kawałek tego zegara. Prawie cały zegar w częściach. Jakieś gospodarcze rzeczy. Tutaj okucie od klamki. To jest, nie wiem, jakiś pokrowiec, jakaś taka mała jakby pochwa, czy coś takiego, nie wiem. Nie wiem, co to jest. Ale ciekawe, tylko że zniszczone, jak widać. Tutaj, nie wiem, jakiś kawałek ołowiu. Dobra, dwa perelki, groszek, ale też taki zgięty strasznie. Kawałek pierścienia, no taki znalazłem. W tym roku czy w tamtym, ale calutki, a ten niestety nie jest cały, szkoda, fajny pierścień by był. Jakaś nieczytelna monetka, jedna, druga kopiejki, dwie boratynki i na koniec, wiadomo, ten guzior rosyjski z piąteczką i tym gorejącym granatem. Znalazłem na Botanarium kilka takich guzików, ale identycznego nie trafiłem jednak. Są bardzo podobne, ale to jednak nie jest to. Może jakaś inna odmiana tych guzików, bo po prostu ten płomień na tym guziku jest zdecydowanie większy, a na tamtych guziczkach no mniejsze były te płomienie i w ogóle ten granat i ten płomień dużo mniejsze były względem tego guzika. A tutaj jest dosyć to spore. Może jakaś inna odmiana któregoś z tamtych guzików. Ale jestem blisko. Takiego samego nigdzie nie mogłem znaleźć. O i tyle. Taki to wyjazd. No, trochę poprawiałem to pole. Trochę robiłem nową część. I tyle wyszło. Ogólnie jestem zadowolony. Generalnie z tego, że już wróciłem do poszukiwań po chorobie. Trochę mnie pogięło, ale dałem radę. Miałem coś wam pokazać, ale tym razem mi nie wyszło z czasem, więc przy jakimś kolejnym wyjeździe pokażę wam taką ciekawostkę. I tyle. Kolejny wyjazd za kilka dni, może w sobotę, może w niedzielę. Więc no, będę już starał się regularnie nagrywać. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Mówił do was Grosik. Cześć.